Opowiada historię tych drugich 200 kilometrów, których nigdy wcześniej nie przeżyłeś. Czym się różniło i co cię zaskoczyło? Wiele osób myśli, że w Batorowie, w Górach Stołowych, ja poszedłem spać na 3-4 godziny, a absolutnie tak nie było. Oko mi się udało przymknąć niestety tylko na kwadrans. Także na takim olbrzymim deficycie snu trzeba było lecieć dalej. Nowe doświadczenie. Spodobało się, ale czy wrócę na tak długie trasy, na teraz jeszcze nie mogę tego wyartykułować. Jakieś kontuzje, coś czułeś, co cię najbardziej niepokoiło w trakcie, czego się najbardziej bałeś? Że nie sprostam twojemu założeniu, że domknę bieg w 70 godzin. To nie było moje założenie, ja się tylko zadałem. Ja powiem, nawiążę tego. Przed startem zapytałem Maurycego, czy weźmie w ciemno 70 godzin, nie? A on powiedział, że tak, pewnie, że tak wezmę, nie? No i byś stracił godzinę z hakiem, nie? Wziąłbym, jeżeli nie musiałbym tego biec, no ale niestety postawiłeś mnie na starcie. Nie żałuję oczywiście. Czyli jakieś kontuzje, coś... Przy takim dystansie, no to nieuniknione są jakieś tam drobne urazy, naciągnięcia, ale to kumulowało się nie tylko w jednym miejscu, ale praktycznie na całym organizmie, także nie pozwoliło sprzątać spokoju i robiłem swoje, tak? Tu bolało, tam bolało, nie przejmowałem się tym, tylko napierałem. Pilnowałeś rywali, czy raczej tylko nas na siebie patrzyłeś? Tak, miałem wgląd w sytuację, jak wygląda pogoń. Dlatego musiałem ruszyć, dzisiaj mamy sobotę, tak? Czyli w piątek o 23:20 już musiałem z Barda wybiegać, bo wiedziałem, że Czech i Iri już się zbliża do mnie. Iri był tym zawodnikiem, który najkrócej odpoczywał w Batorowie. On tam miał bardzo krótki postój. No i dzisiaj w nocy niestety to mu się odbiło czkawką. Także troszkę tą stracił tą przewagę. Natomiast dalej jest w trasie i myślę, że dzisiaj jeszcze na czwartej pozycji prawdopodobnie, na piątej prawdopodobnie dotrze do mety. Natomiast wracając do ciebie, najtrudniejszy odcinek trasy. Najtrudniej to było na rekonesansie, który robiłem tutaj w marcu, a odcinek został niestety skasowany w Górach Stołowych. Okolice Czaszki, Skalnej Czaszki, tak? I Puchacza i Narożnie. Tak, tak, tak. I dalsze rozlewiska, wiatrołomy. One na rekonesansie sprzed półtora miesiąca ostro mi dały w kość. Myślę, że jeżeli mógłbym je dodać, te rejony, do bieżącej trasy Kreta, no to tamte były najbardziej hardkorowe. Dobrze, no to gratulacje ukończenia. Jako trzecia osoba w historii Kreta poniżej 70 godzin, najlepsza osoba w tym roku. Dostałeś jedynkę i sprostałeś, także gratulacje. Dzięki wielkie. Ktoś chce o coś zapytać? Jakie emocje towarzyszą? Cześć. Jakie emocje towarzyszą, jak przekraczasz linię biegu po 377 kilometrach i to jeszcze tak pięknie wykonanego? Mogę sobie wizualizować ten moment. Już przez... Myślę, że ostatnie 2-3 godziny, kiedy kwestia pierwszego miejsca, no chyba była przesądzona.
miałem czas, żeby pozbierać myśli. Olbrzymie emocje, wielka satysfakcja, że wysiłek, no nie tylko całego mojego kilkunastoletniego stażu biegowego, ale ostatnich 6 miesięcy ukierunkowanych już stricte na ten obecny bieg, nie poszedł na marne. A kiedy uświadomiłeś sobie, że no wygrasz? Kiedy do ciebie to dotarło? Tak jak mówiłem, myślę, że około 3-4 godzin przed metą sytuacja już była w miarę klarowna. Ile razy buty zmieniałeś? Niezliczoną ilość. Miałem wspaniały zespół supporterów, który jeździł ze mną nie tylko w punkty zaplanowane przez organizatora, ale i sam ustaliłem kilka dodatkowych. I na każdym punkcie mogłem liczyć nie tylko na pomoc sprzętową, ale i żywili mnie i dbali o każde moje kaprysy. I ostatnie pytanie, czy coś byś zmienił, wiedząc, znając całą tą trasę, aktualną bieżącą trasę, czy coś byś zmienił? Lubię się bawić w logistykę. Dziękuję za uznanie, jeżeli dostrzegasz tym dużo plusów. Nie umiem na gorąco stwierdzić, czy cokolwiek byłoby do zmiany, ale na pewno też nie mogę zagwarantować, że zrobiłem wszystko najlepiej, jak mogłem. Potrzebuję czasu, żeby na spokojnie sobie zanalizować wszystko. Dzięki. Dziękuję również. Brawo. Czy uważasz, że to przypadek, że Kret za tobą ma żółtą koszulkę i ty masz żółtą kurtkę? Tu nie ma przypadków, wiedziałem, jak się ubrać na ostatni etap.